ASF w Polsce już trwa szósty rok. Podejmowano bardzo wiele działań przez ostatnie lata. Czy one były skuteczne? W czasie swoim na pewno tak. No dzisiaj widzimy, że w dalszym ciągu ten ASF się rozszerza. Już mamy go na zachodzie Polski. Co rusz pojawiają się nowe zachorowania u dzików. Całe szczęście u domowych świń jest to już ograniczone do minimum. W tym roku jeszcze nie było żadnego przypadku. Ale temat ASF-u jest tematem rozwijającym się. Mamy z tym duży problem. Ogranicza nam to również rynki światowe. Nie jesteśmy w stanie wysyłać tego produktu z obszarów zagrożonych na rynki krajów trzecich. Branża ma w prosty sposób ograniczony dostęp do rynków światowych. Co to znaczy? Musi konkurować na rynku wewnętrznym. Rynek wewnętrzny, w tym znaczeniu również Unia Europejska. Mamy w ten sposób ograniczenia, które powodują, że dla słabszych graczy na rynku jest to bolesny cios, który może w wielu wypadkach doprowadzić do ich upadłości. Dobrym symptomem na dzień dzisiejszy jest to, że na rynku mięsa wieprzowego, w związku z tym, że inne kraje europejskie nie mają dzisiaj problemu ASF-u i wysyłają do krajów trzecich, to jest sanie produkt polski, stąd też cena w Polsce rośnie. Dzisiaj jest cena wieprzowiny na rynku polskim najwyższa od kilku lat i ona jest ceną stabilną, czyli hodowcy mają dzisiaj z tego duże przychody. Ale to też nie do końca jest prawdą, bo w ramach tychże cen również rosną ceny warchlaka, które również po drodze, ze względu na to, że są te w większości warchlaków z tych zwierząt do Polski importowane, nie mamy wpływu na ich ceny. Mogę powiedzieć jedno, że ten ASF, ten powód, jakim jest choroba ASF-u w Polsce, wpływa ujemnie na cały sektor przetwórczy. Koronawirus na pewno pośrednio może uderzyć również w branżę mięsną, dlatego że ograniczenia przemieszczania się ludzi, jak i również obawa przed tą chorobą spowoduje również i zahamowania w dostępności do rynków, na których możemy te produkty sprzedawać. Ograniczenie transportu, wysyłek kontenerowych. To może się zdarzyć lada moment. To już dzisiaj w wielu krajach funkcjonuje. Te blokady już są na dzień dzisiejszy. Jeżeli one będą w dalszym ciągu, ten proces choroby koronawirusa będzie się rozwijał, może pośrednio wpływać na sytuację branży mięsnej.